Elden Ring i oczywiście dodatek Shadow of the Erdtree Tree. No, jesteśmy już pod koniec. Z tego co widziałem, już zostało nam prawdopodobnie tylko dwóch, ale za to najgorszych bossów w grze. Do jednego będziemy się powoli udawać. Jest to Smoczysław. Smoczysław w pierdolu. No. Ciekawe jak to będzie. To nie będzie boss, słuchajcie, na godzinkę, moim zdaniem. Tylko na dłużej. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. No i tutaj, co to mamy za tereny? W ogóle hełm chciałem założyć. Ukryty grób Haro, to nie. Mądre wybrzeże, to też chyba nie. Co to są za tereny? To są jakieś smocze tutaj, kurhany czy coś. Coś w tym stylu, nie? Coś w tym stylu. Ja sobie jeszcze ten hełm założę, tak jak go znajdę. O! Zbroja tej. Piety z Lord of the Fallen. No, to już się źle kojarzy. No, widzicie, dobra, chociaż raz. Chyba parowałem go dużo. O, no jak już wejdzie to. Dobra, a ciebie teraz. Tym zajebistym cięciem tej katany. Ta katana mi się tak mega podoba, że to jest poezja, nie? Kuszynko, a u mnie w miarę ok, ale wczoraj miałam wielkiego lenia, pewnie przez zmianę pogody. No, możliwe. Ja to w ogóle jak przyszedłem z roboty, to chyba całe popołudnie przespałem, praktycznie dzisiaj też cały dzień przespałem. Ale ja miałem tak zjebane godziny. Miałem popołudniówkę, z popołudniówki miałem na 12, z 12 miałem przyjść na 14, ale grubasowi się odmieniło. I z 12 poszedłem na kolejną 12 i z 12 kolejnej drugiej poszedłem na rano, nie? Jak przypomnę sobie o tych zmianach, też mi się żygać chce, nie? W ogóle ta robota z tym kierownictwem, który się nie nadaje do kierownictwa, to jest do użygu. To jest do użygu. Ej, tu nic nie ma, kurczę, na tych terenach. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, czy coś fajnego możemy znaleźć. Tu się fajnie słońce przebija, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Kruszynko, kota w butach, ostatnie życzenie wreszcie obejrzałam. Bardzo ładna animacja i do śmiechu, i do refleksji, bo ładne przesłanie miała. To jest kontynuacja przygód tego kota ze Shreka, tak? To jest jego własny film. Co nie? To jest ta część? Co to znowu? Się fajnie wyłonił z tej ziemi, nie? A nie mam zasięgu. Nie wiem, czy to ma sens tutaj z nimi bawić. Końcówką miecza go zginąłem. Ale tutaj też nic nie widzę. Trzeba do tego... chyba do tego smoka cisnąć. Nie wiem, czy jeszcze tam byłem, czy mnie nie było. Na tamtym wybrzeżu. O, ale tam coś jest. Tam jest w ogóle jakiś gigantyczny pomnik. Dziwną rzecz przedstawia, tak jeżeli ma być szczery. Tak, o kocie ze Shreka. Aha, długa część o tym kocie. A, druga część. Lurk, bo pogram film. No dobra, dobra, luzik. Druga część. Ja myślałem, że tylko jedna część wyszła tego filmu. To jest jeszcze druga. Z którego roku w ogóle jest ta część? Mr. J, witamy. Dobra, te ptoki będą mnie atakować. Pewnie. Nie? Masz, że tak. Hmm.
Jasne, że będą mnie atakować. Ty, a nie jest ich tutaj zbyt dużo. Dobra. A, to jest pomnik ich, kurczę, jakiegoś bóstwa może, czy coś. To wygląda jak oni. Jak te cholerne ptaki. Dobra. Dawaj. Dobra. Kamienie kowalskie, ciekawe. I mamy pierścienie widmowego światła. Pierścień, chyba to jest ten atak magiczny. Którym oni nas częstują, mi się tak wydaje. Takie mam podejrzenia. Czar używany przez opiekunów grobów duchów, do których w końcu trafia cała śmierć, tworzy pierścienie widmowego światła, które następnie zostają wystrzelone. Ładowanie zwiększa siłę. Kręgi światła mają te same właściwości co ogień duchów oraz zadają obrażenia magiczne, a także powodują nagromadzenie się mrozu. Okej, jeszcze to zdobyliśmy. Kwiat ognia duchów, który rośnie na cmentarzach. Materiał wykorzystywany do tworzenia. Kwitnie w ukrytym grobie Harą. Występuje w parze z innym kwiatem cmentarnym, fiołkiem nagrobnym. Jest bezcielesny i płonie, nie wydając żadnego dźwięku. Okej. Nie wydaje żadnego dźwięku. No, muszę obserwować, gdzie eksploruję. Nie wiem, czy ja tamtą tę część dobrze przeeksplorowałem. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Tutaj nic nie ma. No tam w tym płaskowyżu może. Ja też nic nie... Wow. W końcu te dusze wyda... Znaczy te runy wydać, które mam przy sobie. Bo znowu będzie tak, że zginę jak Lamer. Ich nie wydam. I później będzie bolało. Można tam jeszcze. Nie, no tam byliśmy, o tamtej strony. Czyli tutaj widzę, że na tym płaskowyżu nic nie ma. Można jeszcze tam pociągnąć. Tu, 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 tu. Ej, tam coś jest. Ciekawa, czy to jest ten element tego smoka? Tam gdzieś można zejść, czy jak? Ale nie wydaje mi się od tej strony. Ale może po tych, kurczę, po tych skrzydłach by dało radę. Ciekawe. To jest inna część tego smoka. To możemy tam zobaczyć. Łukasz, spokojnie, Maruś, w tych nowych Assassin's Creed'ach też nie postaram, postaram się o platynę. Ja już mam, do, ja mam żygam już tymi asasynami. Serio, wiem, że można, ale... Nie mam tyle czasu, żeby 500-600 godzin marnować na platynę w grze, która ma tak powtarzalne... aktywności, że to się w głowie nie mieści. To Valhalla jeszcze. Valhalla jeszcze ma, ale tu nas nie było. Książka z przepisami. Jeszcze Valhalla ma jeszcze takie w miarę te aktywności urozmaicone, ale co z tego, jak ta gra ma taki wielki świat, że... ja nie mogę patrzeć na te asasyny, te nowe, serio, bo tak jak myślę o nich, też mi się niedobrze robi. Zapiski o technikach tworzenia przedmiotów strażników grobów, które strzegą spoczywające w Królestwie Cieni. Nawiedzony kamień możemy zdobyć. Czyli dobrze, wiedziałem, że tu mnie nie było. Ja na te asasyny już, kurna, patrzeć nie mogę. O, jest Dariusz. Cześć, Dario. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Co tam, Dario? Jak się czujesz? Witam cię serdecznie. Znowu te plemniki będą mnie tu atakować. Ja nie wiem, że do tego doszło. Jak nie smoki, to plemniki. Czemu taka muzyka się odpaliła? Czemu tu nagle zaczyna wiać?
podnóże wszczepione. A. Dobra, no bo idę do krainy w pierdolu. Może dlatego tak wieje. No. Od razu się niebo zrobiło jakieś... O, jeszcze zaczyna wiać. Grubas idzie, słuchajcie, gdzieś... Pewnie gruba świnia o mnie myśli, nie? Bo już, patrzcie, i zaczyna wiać. I jakieś chmury się nagle czarne zrobiły, czerwone znaczy się. No, gruba świnia już się na mnie czai. Już idzie po mnie. No, no widzisz, no tak to kurczę chujowo z tym wszystkim, kurno. Dobra, kogoś pierdzielłem tym mieczem. Znowu tu nic nie ma. A może? Duchowa glebia. A to ci niespodzianka. Że tu glebie dali. Duchowa glebia. Poskręcana ostra klinga. Glebia, która przez wiele lat była używana na cmentarzu. Podobne służy do komunikacji z duchami. Unikalna umiejętność, złośliwe cięcie. Okręć się wokół własnej osi, tnąc wrogów i zyskając na nich mściwe duchy. Kolejne naciśnięcie pozwala wykonać dodatkowe ataki. Glebia. O Jezu, to jest ten sam atak. Jak popioły ducha. Popioły ducha. Nie pamiętam, jak to się nazywało. O, patrzcie, no to w tej włóczni tak jest, o. Tylko, że tamta wydaje jakieś... Nie wiem, jak ten duch, popioły duch się nazywałem tutaj z tej włóczni. No, to jest to samo, co ta glebia. Nie lubię takiej animacji. Jakby coś nowego było, to jeszcze okej. Okay. Jest dosyć szybka, ale... Ale chyba nie. Chyba mech. Łukaszu, Dario, załóż rodzinę z Marianem i nie będziesz o niczym innym myśleć, tylko o dzieciach. No właśnie, Daria cały czas myśli o dzieciach. O jednym dziecku, które odeszło właśnie. No. A nie powinno odejść. Łukaszu, a nie powinno odejść. Daria właśnie o jednym dziecku myśli. Niestety. My tu się śmiejemy, ale tu jest niestety taki... Smutna taka prawda, bardzo smutna, która się ostatnio wydarzyła. Ale ja nie będę o niczym mówił. Bo nie ma co rozmyślać. Trzeba po prostu ciężko, albo ciężko, ale żyć dalej. Mieć kochanego przyjaciela w głowie. Ja nie chcę żadnych dzieci na ten świat wydawać. Nie chcę mi tego robić. No, z tymi dzieciami. Ach, te dzieci. Kurna, bo będzie mnie plemnik atakował gówniany teraz. Nie mogę nawet mapy otworzyć. Byłem tu, nie byłem. No nie, ten cholerny piecuch. Nie wiem, tam trzeba jeszcze sprawdzić, bo nie wiem, czy ja tam byłem, dobra. Zaraz pójdziemy od tamtej strony może. I jebut! I but! Leżysz, ptasiowy gnoju. Dobra. Tam jeszcze tą część sprawdzimy. Idę płakać do kąta. Nie no, spokojnie, nie widziałeś, Łukaszu. Także. Żyjemy w pojebanym świecie, po co je krzywdzić? I tak, że wystarczy, że już nas krzywdzą, nie? Dario.
wystarczy, że już znasz ten świat krzywić, nie? Ej, to są jakieś te katakumby. Mamy katakumby, oh yeah! Zajebiście. Zajebioza. Elegancko, lochy płaczki. Zajebiście, elegancko, cieszę się. Dobra, będziemy zaraz zwiedzać. Dario, a jak twoje samobucze? Jutro wolne? Tak, jutro mam wolne. Jakbyś już miała ochotę sobie pograć, to możemy się zgadać. Ale tylko wiesz, to już zależy od ciebie. Ta propozycja. Tak, mam wolne. Jak moje samopoczucie? Cały dzień przespałem wczoraj i całe popołudnie wczoraj. Tak mi gruba zdał popalić przez weekend, że masakra, nie? Miałem w czwartek miałem popołudnie, w piątek miałem 12, w sobotę miałem przyjść na 14. Nie, ale że grubas, który ma zalepiony mózg tłuszczem, nie zwrócił uwagi, nie wiem jakim cudem, że ustawił swoją kochaną pracownicę samą od 6 do 14 w sobotę, gdzie jest największy ruch, nie, to nie wiedział o tym, nie, dopiero mu ten pracownica zwróciła jej uwagę, że jest grafik źle napisany, że tak nie może być, że ona sama nie będzie pracować na rano, no. I mnie ustawiła w sobotę na 14. I to wyglądało tak, że miałem popołudnie w czwartek. Ała, te plemniki są strasznie pyszne. Miałem popołudnie w czwartek, 12, piątek, w sobotę 12 i na rano w niedzielę, nie? Po dwóch dwunastkach miałem na rano w niedzielę. I powiedzcie mi, kto normalny pisze takie grafiki, nie? A, ja jej powiedziałem, że ja nie przyjdę w poniedziałek na... znaczy w niedzielę na rano. Ona do mnie, słuchajcie, tak. A dlaczego? I z taką miną do mnie, nie? To jest pojebany grubas. Ja wam tak mówię. Naprawdę, on... zjebnięta, ona jest zjebnięta nawet. Nikt normalny, dokładny. Masakra, nie? Masakra, i co ja tam zabrałem? A, konwalię. No i przyszłem, no bo mało było tego. W niedzielę to jest mało ludzi, to jakoś się przemęczyłem, nie? Ale jak przyszedłem do domu wczoraj, miała być transmisja, bo wczoraj obiecałem transmisję. Ale nie byłem siły, nie miałem siły. Wstałem, poszedłem spać o 15, nie? Spałem chyba do 20, nie? Wstałem o tej 20 i tak patrzę przy tym monitorze. Siedzę na tym fotelu, nie? I tak mi łeb leciał, mówię, nie, pierdolę to. Nie odpalam żadnej transmisji. Nie miałem totalnie siły, nie? Dzisiaj też taki dzień, taki leniwy. Przeleżany cały. Może jutro się w końcu ogarnę. Jakieś porządki zrobię w domu, bo potrzebę. Mam tyle tego zmywania, że będę zamknięta, że będę całe, chyba cały dzień w kuchni siedział. Także. Ja muszę poziom wydać. Dobra, bo ja zaraz stracę ten poziom. Także tak to, słuchajcie, u mnie jest kolorowo, nie? W ogóle ta katana ma podzręczność i pod siłę bonus. No, a jak tam u ciebie w pracy, Dario? Przeszkadzałem trochę ludzie, wkurwają. Pracownicy, jak to u ciebie wygląda? Jak to, Dario, u ciebie wygląda? Kurczę, ja bym... może w tą siłę poleciał. Ale wiecie co, ten umysł może, żeby więcej atakować tym punktem, tą specjalną umiejętnością. Albo w dwa poziomy siły. Znaczy dwa poziomy życia, gdyby się tego piochać i tak życia to i tak to już nic nie daje. No to może w umysł. Turu turum tum. Łukaszu, przy okazji zakończyłem mangę Soli Living. Czytać swoją pierwszą w życiu przeczytana manga i nie żałuję. Się cieszę, że ta manga była pierwsza.
Powiedz mi, czym te mangi się różnią od zwykłych książek? Tam jest mniej chyba tekstu, nie? A więcej ilustracji, czy jak to wygląda? Jak to Łukaszu w ogóle wygląda, bo ja to z mangami trochę średnio stoję. Jeżeli mam być szczery. I Dario, u mnie w pracy bez zmian w sumie, no rozumiem, rozumiem Dario. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem, Dario, Dario, Dario. Bez wza. Ważne, że gorzej nie jest. No. Ważne, że gorzej nie ma. To jest chyba Płapunia, nie? Płapunia na Marunia. Nie. Bo dużo osób tu zginęło. Nie wiem dlaczego. Już wiem. Dobra. Jakiś kotlet ich pewnie tutaj zaatakował. Dlatego tutaj tych plam krwi trochę jest. No tak, to żeby coś tutaj ciekawego nie. Te, ale tam nie było chyba jeszcze innego przejścia. Mi się wydaje, że było. Poczekajcie chwilę. Dobra, tutaj żadnej pułapki nie ma. A ten co tu pisze. Tu przyda się skakanie. No, sam chcę zeskoczyć na ryj. Głupi zresztą. Właśnie tu było chyba jeszcze przejście jakieś, czy nie? O. Dobra. To jest skrzynia po prostu. Klucz do wyższego piętra więzienia. Zamarznięty żelazny klucz. Otwiera żelazną kartę na wyższym poziomie lochu płaczki. Łukaszu, manga to takie coś dla komiks, dla dzieci, są rysunki dymki i tak czytasz na... A, komiks! No ale wiesz, no, nie każdy komiks jest dla dzieci ogólnie, nie? Że manga chyba też nie. Nie należy chyba do wszystkich takich gronów. Do całego gronu odbiorcy, nie? Tylko ma określoną jakoś tam ten... jakiś wyznacznik. Mi przynajmniej wydaje. W samej książce to wiadomość ściąga tekstu, czasem jakiś rysunek. Aha, rozumiem. A w mandze, żeby się bardziej wyczuć, masz rysowaną całą akcję od A do Z. No rozumiem, rozumiem. Rozumiem. Wszystko rozumiem. Mówisz, że cię wciągnęła pierwsza manga. No dobrze. No bardzo dobrze. A no co ten, co tutaj... myśli. Proszę, nie mogę znieść tego dźwięku. Nikt niepotrzebny mi ratunek. Proszę, skończ, zaprzestań. Twoje wstrętne lamenty. Chyba mówi o mojej robocie, żebym w końcu zmienił, a nie tylko cały czas gadająca głowa lament. A nie cały czas narzekał. No, mądry chłop w końcu. Mądry chłop. Dobrze mówi. Polać mu. Polalibyśmy mu, gdyby jeszcze żył. Chłop nie żyje, no. Chłop nie żyje. Dobra, tutaj sprawdziliśmy, tu nic nie ma. Czyli tym kluczem prawdopodobnie tą kratkę musimy otworzyć, nie? Po pierwsze łajno. No i czyli nic tutaj nie ma. To mu kłamca. I tutaj możemy chyba otworzyć, nie? Tym kluczem. Tak, już to klucz do wyższego piętra więzienia. Okej. No jest drabina nawet tutaj. Ciekawe, jak tutaj będzie boss. Skradanie, może spróbuj tego, swoją drogą uważaj, ataki z zaskoczenia. Oho.
Co on tak mordę wydara? Ach, chcę do domu. Co do domu? Już do domu! Butelka perfum chłodu. O! Ale to ciekawe. A, to ciekawe. To jest broń, nie? Tam. Butelka perfum, która perfumiarze z Królestwa Cieni przebrali na broń. Ataki uwalniają perfumowany pył wytwarzający lodowy chłód. Czasami perfumiarze wyruszyli na poszukiwanie nowych aromatów i kwiecistych ogrodów. Umiejętność kopnięcia. Właśnie wkurwia mnie to, że wszędzie jest w tych perfumach kopnięcie. Bezsensowny, słuchajcie, bezsensowna umiejętność. Bezsensowna umiejętność. Kurwa, umiejętność. To jest głupota taka, że... Ech. Ale widziałem bossów, którzy są robieni, słuchajcie, na dwa hity tymi perfumami. Także jak zrobicie dobry bullet... Build, chyba tak się mówi, build. No to możecie ładnie poszalać, ale to nie jest dla mnie. Jestem na lurku, bo muszę na telefon naładować. No spoczko, Dario, luzik, na spokojnie. Dario, na spokojnie, ja sobie dzisiaj troszkę pogram. Może troszkę dłużej niż do pierwszej, ale... Ale no, może krócej niż do trzeciej. No, wiecie o co chodzi. I Mr. J, powodzenia, powiedziałbym, że od Z do A, bo czytasz od prawej do lewej. No, też prawda. O Jezus! Kurwa, jakbyś spelunął mnie. Zostaw mnie. Nie kurczę to jakimś... Ty, jakąś tą. Jakimś masłem mnie tu chciał. Jakiś mięsny wysięgnik mnie tutaj chciał załatwić. Czyli do drugiej 35. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak zrobimy, jak Daria napisała. Do drugiej 35. Idealnie, to jest idealna godzina. Ej, ty się śmiej, Dario, ale... To będzie będzie zajebista godzina. Ja jestem za. Słuchaj, ja jestem za. No, to jest bardzo dobra godzina. Akurat na koniec streama. O! To jest bardzo dobra godzina akurat na koniec streama. Patrzcie, widzicie? Widzicie? Jak się rymuje? Kurczę, można. A, ja tym tutaj... tą drabinką sobie zszedłem, tam po prawej byłem. Tu o dziwo można by było chyba jeszcze wejść. Ty, coś tam jest. Jezus! Jak się wystraszyłem, ty! Jak mnie ten mięsny kloc wystraszył, to masakra. Ja pierdolę! Bym zszedł, nie? Jesus! Maria nie czuje, jak rymuje. Dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, panie Łukaszu. Nie masz prawa, nie masz prawa, dlatego to zawsze musi być, nie masz prawa. Nie czuję, jak rymuję. Tu jest jakiś loch, tam jest jakieś przejście, tu jest trochę pogmatwana ta miejscówka. Jezus! Dobra, tu gdzieś spadłem w ogóle. Oj, możliwe, że nie przeeksploruję tych katakumb na 100%, czy tych lochów. Bo już nie wiem, gdzie jestem, że się zgubiłem w połowie drogi. Tu jakieś schody.
dostałem i wyleciał. A, czyli tu mnie też nie było, bo są znajdźki jakieś. Mamy zew kościeja. Co to w ogóle jest? Jednorazowy przedmiot. Okej. Okay. Bardzo ciekawa morda. No. Wygląda trochę jak moja kiero, kiedy idzie na fajkę, nie? Starożytne narzędzia ceremonialne, które wykorzystywuje czaszkę grabarza jako katalizator. Przedmiot do tworzenia. Zużywa punkty skupienia, by w miejscu, w którym spadnie, przyzwać zagubionego w śmierci. Istota obraca się i trzykrotnie ścina wrogów w pobliżu, zanim zniknie. Zmarli wyłęsają się od dawna, postawieni na pastwę losu, potrzebują tylko przywódcy. I tu jeszcze jakiś gadający głowę lament. Wynaturzona rzeźba z gliny w kształcie ludzkiej głowy wydaje z siebie błogosławiony lament. Głos rezonuje, wnikając do wnętrza umysłu. Szloch, szloch, szloch. Nieustanny szloch. Ciekawe. Łaj, no może spróbuj tego. No gówno dali, no. Idę film obejrzeć, bo niestety jutro rano wstaję, więc nie mogę sobie pozwolić na oglądanie do trzeciej. No ja rozumiem. Ja mam w końcu wolne, także mogę. Ale ja też sobie nie mogę pozwolić do grania do trzeciej. Wiesz, o co chodzi? Spoko. A jaki to film będziesz oglądał? To z tej strony przeszliśmy, bo już nie wiem, ja się pogubiłem. Nie, chyba tu nie było. Jakiś to film będziesz oglądał. No ma, tam są jakieś tańce, hulańce. Tu teoretycznie mogę wejść. I one czegoś bronią, ale tu już nie bardzo. Chyba, że po tym wejdziemy. Tu jest jakaś, kurczę, jakieś męty. Dużo to jest w ogóle ciał. Podoba mi się, że ten atak jest taki zasięgowy, nie? Atak specjalny. Atak modowany tutaj też ma fajny zasięg. Podoba mi się ta katana. W końcu coś, co naprawdę fajnie wygląda i ma fajne ataki. Takie zamaszyste. Turniej. To film o ludziach, co sobie organizują w mieście turniej zabójców, którzy ma wygrać tylko jedna osoba. To taki trochę... Tasiemiec taki trochę mi się wydaje. Nie wiem, co to za film, ale... Ale te historie już często słyszałem. Takie właśnie, takie... Duży pęknięty garnek, super. Już taka sprawdzona formuła takich filmów, nie? No ale może film będzie dobry. Kto wie. Pchnęliśmy cmana. Odłamek żyjącego słoja. Cały czas te słoje. Ten też będzie tutaj pewnie mnie atakował. Ale mi plepnął. Dobra. Mi się udało go tutaj wyprowadzić z równowagi. Oczywiście znowu ten słoj, znowu to micho. I co on tutaj, czego on tutaj bronił? Klucz do niższego piętra więzienia. Kurna, ciekawe. Tutaj znaleźć klucz, żeby tam otworzyć. Później poszukali kolejnego klucza. No, ciekawe, no tutaj widzę, że w końcu pan Miyazaki zrozumiał, że w podstawce te całe lochy, te katakumby to było na jedno kopyto robione. Tutaj za każdym razem próbują tutaj coś rozmaicić. To im się należy, a za to pochwała.
Czekajcie, muszę jeszcze odkryć, gdzie to było zejście. O, tutaj bym chciał zobaczyć. Przed tobą talizman. Hardy ducha. Nie ma. Mięso do napełniania naczyń. Strasznie tu ciemno. O, te szczury w ogóle boją się pochodni. O tyle dobrze. Przed tobą łajnot zawróć. No ale nie ma tutaj innej drogi, panie. Gdzie mam zawracać? Gdzie mam zawracać? I mi powiedz. Wyleczymy się. To wtedy to chyba ja bym jebnął, no właśnie. Ale tam już porządek, Twitch akurat chyba porządek z nimi zrobił. To już chyba nie jest taka... Nie wiem jak to jest w ogóle. Ja oprócz gamingowych kanałów to nie oglądam więcej, nie? Ale oni chyba już z nimi porządek zrobiły. Chociaż tyle. Run Królestwa Cienia. Chociaż tyle. Dobra, i tutaj mamy jeszcze jakąś drabinę. Zobaczymy. Co tutaj jestem w stanie znaleźć? A, w ogóle od dupy strony gdzieś wylądowałem. A, i to była ta drabina, dobra. Bo my poszliśmy tutaj, zeskoczyliśmy, nie? I tutaj w tej samej strony przyszliśmy. Tamtą część sprawdziliśmy. Tam jest do bossa. I tutaj jeszcze może. Ale tutaj też byliśmy. Od tej strony. Także. Tak, i tutaj przyszliśmy wcześniej. Co był ten łajnowy skurwol. Chyba, bo było przejście na dół. Oho! Oho! A, to jest boss, dobra. Oho! Witek! Witek! Co tam, Witku? Co tam, Witku? Jak tam nowa liga? W połowę! I kiedy platyna z Baldur's Gate? Przez ciebie chyba kupię. To jest twoja wina, Witku. Mam na kogo zgonić, że kupię Baldur's Gate. Dobra, chciałem tą pochodnią zaatakować, żeby mi coś nie wyszło. Coś tą pochodnią chciałem zaatakować. Mamy amulet z rozjaśniającego umysłu rogu. Co ten talizman daje? Niezmiernie zwiększa skupienie. Przedmiot ceremonialny noszony przez roga tego przybysza. Niezmiernie zwiększa skupienie. Skupienie zależy odporność na sen i szaleństwo. Okej. Okay. No szkoda, że już mam tą lokację z szaleństwem z głowy, nie? To byśmy mogli to... Moglibyśmy z tego korzystać. Rogi to dla rogatych przybyszów wyjątkowy artefakt, a ich obecność potwierdza przekonanie, że przybysze są ludem wybranym. Tylko wielokrotnie wyrastanie nowych rogów prowadzi do powstania specjalnego rogu. Ten luz uważany za niezbity symbol dominacji. Posąg Mariki jest, także o duszy nie ma co się martwić. Zapomniana dusza. Pewnie Itex tu kłamczy, a on ma... Ponoć do oszustw i hazard. Witek? Nie, no Witek nie. Witek nie. Najwyżej Witek tylko ten. Za dużo zapisuje w Baldur's Gate, ale... Tak, to nie oszukuje. O nie. No, mam jakiegoś... psychopatę. Nie wiem, z czym mamy do czynienia. O kurde. Dobra.
pisarza, nie wiem z kim mam do czynienia. To jest jakiś oszust. Wow. Dobra. Nie podoba mi się to, co mam nad głową. Okej. Zaczynam płakać. Nie wiem. To było dziwne. To było dziwne, nie? Nie wiem o co, w ogóle o co chodzi, nie? On nakłada jakiś efekt, ale nie wygląda to jak pasek. Nie widzimy tego paska i automatycznie jest ten. Zgon. Nie wiem, co jest grane. Cieszę się, że Tibora zaraziłem po... No, Tibora to łatwo czymś zarazić, bo praktycznie wszystkie gry przeszedł. Już nie ma w co grać. Teraz nie, ja nie, w połowie się nie nadaję, co to? Ja mam inne gry do grania. Kurwa. Jak mnie teraz pizga? Trzeba go załatwić chyba w szybkich turach. Tego gnoja. Dobra, go szybko załatwimy. To nie powinniśmy mieć chyba problemu z tym snem. Czy cokolwiek to jest, z tym płaczem. Fajna muzyka to jest. Dobra, mam go. Pokonano wroga. Maska płaczki. 160 tysięcy. Runów zdobyliśmy za niego. No, powalony wróg. Chyba polegało na tym, że im dłużej się z nim pizgamy, tym szybciej on nakłada jakiś efekt płaczu, nie? Efekt płaczu. No też nigdy takiego czegoś nie było, nie? Ciekawe, czy to będą jakiś rozwinięty, jakiś stan, czy nie. Ale pierwszy raz takie coś widzę, nawet w podstawce tego nie było, czy w innych Soulsach. Bo Elden Ring ma zaleciło się ze wszystkich Souls-like'ów od From. Przemienia wadającego w płaczkę i sprawia napuchnięcie głowy. Kamienna maska wykorzystywana wyraźnie... jest... No wróć, kamienna maska wykrzywiona, Boże, moje czytanie dzisiaj, w wyrazie niesamowitego żalu. Użyj bez ubrania, by przemienić się w płaczkę. Efekt jest nieodwracalny i trwa do śmierci. Użycie tej maski po przemienieniu powoduje napuchnięcie głowy. Ta przemiana prawidłowo odzwierciedla stan mieszkańca raju, ale ludzi zwierzy zaprzeczają
lud zwierzy zaprzeczał temu i ukrywał to przed światem. Sam w swej głupocie patrzyli na prawdziwe szczęście z głębokim strachem. Dziwne. Bardzo dziwne. No nic. Powrót do wyjścia. Udało nam się tego bossa pokonać.